padła cisza dlatego może ja tak skorzystam i tak pomału w oczekiwaniu już okej okay, dobra pierwszy klaps poszedł startujemy zaczynamy koniec więc więcej więcej dzieło szanowni państwo ostatni panel wytrwałem gratuluję czyli sobie również i przedstawiam ostatnich e, panelistów jako pierwszą poproszę o zabranie głosu Panią doktor Magdalenę Semczyszyn, która zaprezentuje nam temat Urząd Bezpieczeństwa w walce z konspiracją antykomunistyczną na Pomorzu Zachodnim. Propaganda i rzeczywistość. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Dzień dobry jeszcze raz, szanowni państwo. Boję się trochę pana moderatora, więc też będę, będę pilnować czasu, obiecuję. Szanowni państwo, ja skoncentruję się w swoim wystąpieniu na wątpliwościach. Które mogą trapić badaczy zajmujących się tematyką konspiracji antykomunistycznej na Pomorzu Zachodnim. I myślę, że dzisiaj, zwłaszcza podczas tego pierwszego panelu, kiedy temat po raz pierwszy się pojawił, mieliśmy taki przedsmak tego, że nie wszystko tutaj jest jasne, jeśli chodzi o to, czym było podziemie, czy w ogóle było podziemie, co to byli za ludzie. I właśnie ja też na samym wstępie chciałabym przede wszystkim zaznaczyć, że to, co do tej pory udało mi się przez parę ładnych lat ustalić, to w istocie efekt nie takiej prostej refleksji nad materiałem źródłowym, ale naprawdę krętej, wyboistej drogi, po której. Często poruszałam się i do dzisiaj chyba poruszam się czasami po omacku, wielokrotnie wpadając w różne pułapki interpretacyjne, źródłowe, czasami nawet w sidła, które sama na siebie zostawiam, albo dając wiarę dokumentom, albo jakby zupełnie płynąc na fali totalnej krytyki tego, co w nich znalazłam. Więc podstawowe pytanie brzmi, czy na Pomorzu Zachodnim, w interesującym nas okresie funkcjonowało podziemie antykomunistyczne, zarówno zbrojne czy cywilne. A więc czy istniały związki, odwołując się do definicji, organizacje, które miały na celu prowadzenie tajnej działalności wymierzonej we władze komunistyczne. Według... No właśnie coś chyba nie działa. A działało. Może Dobra, działa teraz. E Dobrze. Według materiałów Urzędu Bezpieczeństwa z tego okresu niewątpliwie tak podziemie tutaj działało. O ile w w dokumentach tych mocno zdekompletowanych, o czym wczoraj mówiła między innymi Magdalena Dźwigał, a więc w tych dokumentach za rok 45 nie odnotowano, przynajmniej ja nie znalazłam informacji, nie pojawiają się tak zwane bandy reakcyjne czy bandy polityczne, jak wówczas mówiono. No tak już od początku 1946 roku z miesiąca na miesiąc tych informacji, że one tutaj występują jest w zasadzie coraz. Więcej. W jednym z lutowych sprawozdań szefa wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Longina Kołaża pojawia się właśnie taka informacja o reakcyjnych elementach uprawiających. Podziemną robotę. Miesiąc później ten sam kołasz pisał już o występowaniu podziemnych organizacji politycznych na terenie Pomorza Zachodniego, a sam Szczecin nazwał w jednym z raportów, cytuję, ropiejącym winowskim wrzodem, w którym ma swoje przyczółki element bandycki z pod znaku AK-win. Um, tutaj drugi taki cytat, nie będę go przytaczać. Jakby Wtóruje mu, kołażowi wturuje tutaj akurat naczelnik siódmej, siódmego wydziału, przepraszam, podporucznik Marek Mydlarz. To jest mniej więcej ten sam okres, marzec 46 roku. Z kolei w dokumentach Wydziału Śledczego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w 46 roku pojawiają się takie w rubrykach osób aresztowanych takie dwie kategorie przynależność do nielegalnych organizacji polskich i bandytyzm polityczny. Tylko do grudnia 1946 roku te rubryki pomieszczą aż 224 osoby zatrzymane pod zarzutem przynależności do różnych grup podziemia. No, Chciałabym także zwrócić uwagę, że poza tymi materiałami wytworzonymi w okresie, o którym tutaj mówimy na tej konferencji, naszej dwudniowej, w latach późniejszych również pojawiły się tak zwane faktologie, charakterystyki czy opracowania tworzone na potrzeby wewnętrzne resortu, także prace mające jakieś tam ambicje pracy naukowych, i w nich także podkreśla się obecność na tych terenach podziemia o proweniencji poakowskiej, ale także narodowej które miało funkcjonować w tym pierwszym okresie najpierw obok podziemia niemieckiego, a następnie mniej więcej od roku 1947, a nawet bardziej 1948 podziemia ukraińskiego, a więc OUN i UPA. Jak widać tutaj taki też przykład cytat z dokumentów z jednego z takich resortowych opracowań właśnie z 85 roku no rzeczywiście wydaje się, że to podziemie było jednym z głównych obszarów działalności bezpieki. przed 89 rokiem pojawiły się także konkretne statystyki z których wynikało, że Organa bezpieczeństwa rozbiły na terenie Pomorza Zachodniego 47 nielegalnych organizacji i bojówek zbrojnych, cytuję, których ofiarami było 62 działaczy partyjnych, funkcjonariuszy milicji, urzędu bezpieczeństwa, żołnierzy, zarówno wojska polskiego, jak i Armii Czerwonej. No dobrze, jak zatem sprawa wygląda, gdy przyłożymy do tych materiałów szkiełko i oko historyka? Po pierwsze, wydaje mi się, że bardzo ważna rzecz, która też na tej konferencji często się przewijała w naszych wystąpieniach, zwrócenie uwagi na specyfikę tych terenów. Tak? Podczas okupacji z oczywistych względów nie istniało tutaj żadne zorganizowane podziemie zbrojne ani struktury konspiracyjne Polskiego Państwa Podziemnego, a w roku 1945 brakowało zaplecza kadrowego i rozpoznania terenu, aby chociaż chociażby mogła powieść się próba podjęta rzeczywiście wiosną 45 roku, żeby utworzyć tutaj okręg Delegatury Sił Zbrojnych podległy obszarowi zachodniemu. Aczkolwiek próba to też dużo powiedziane, bo tak naprawdę skończyło się chyba na paru rozmowach. No ale w każdym razie, w każdym razie tak... Nie było, nie było takiej, takiej możliwości, żeby na tym terenie e, myśleć w ogóle o tym, żeby takie struktury e, powstały. No nie możemy także zapominać o, a wydaje mi się, że czasami zapominamy, o takim bardzo ważnym czynniku, jak taka realna społeczna baza tak, dla e, działalności podziemnej. To znaczy w ogóle wola osadników, którzy tutaj przybywali, żeby się w taką działalność... Angażować, czy to z powodu, znaczy brak tej woli wynikał, czy to z powodu, nie wiem, braku widoków na powodzenie takiej aktywności, czy po prostu z powodów, no nie chcę powiedzieć prozaicznych, bo wydaje mi się niezwykle naturalnych, czy wręcz oczywistych, oczywistej potrzeby zbudowania tutaj normalnego, w miarę normalnego, jeżeli to w ogóle było możliwe po traumie wojny, po zniszczeniach, po okaleczeniach życia. Więc weryfikując kilka, powiedzmy, kilka lat ten materiał źródłowy, podpiszę się na dzień dzisiejszy i wydaje mi się, że chyba nic się w tej kwestii nie zmieni. Tylko pod trzema, pod trzema grupami podziemia, które tutaj rzeczywiście funkcjonowały w pierwszej połowie 1946, przepraszam. Coś, o, w, w pierwszej połowie 1946 roku, które rzeczywiście miały związki z ogólnopolskimi strukturami pałakowskimi. Nie znam żadnego przypadku działalności na tym terenie e, zorganizowanego podziemia narodowego. Oczywiście poza obecnością pojedynczych żołnierzy, a raczej nawet byłych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych czy NZW. E, jeśli chodzi o te trzy grupy, o których mówię, to po pierwsze jest to ewakuowany z obwodu wołkowyskiego Armii Krajowej, Armii Krajowej Obywatelskiej, a więc z terenów dzisiejszej Białorusi, taki kilkunastoosobowy oddział pod nazwą Bojowy Oddział Armii, który pojawił się pod koniec 1945 roku w Bobolicach. Drugi to jest działalność w pierwszej połowie 1946 roku żołnierzy jednego ze szwadronów V Wieleńskiej Brygady Armii Krajowej, też gdzieś dzisiaj tutaj o tym, w którymś z referatów chyba moi przedmówcy wspominali. Na, na czele tego szwadronu to była działalność czysto wypadowa znaczy oni nie przebywali na tych terenach, tylko przyjeżdżali tutaj kilku żołnierzy na czele z podporucznikiem Zdzisławem Badochą Żelaznym. I trzeci, trzeci trzecia taka grupa to jest działalność w miesiącach kwiecień, lipiec, 46 roku w okolicach Szczecinka tak zwanego patrolu dywersyjnego Inspektoratu Białostockiego AK znaczy przepraszam na czele z byłym żołnierzem Kedywu obwodu Grodno-Prawy Niemen z Inspektoratu Grodzińskiego ewakuowanym też pod koniec 45 roku Leonem Suchockim pseudonim Lwiątko Ci z Państwa, którzy byli dzisiaj rano, może w areszcie śledczym na, na spacerze, to możliwe, że już gdzieś te nazwiska tam mogli, mogli się z tymi nazwiskami zetknąć. Ten patrol podlegał bezpośrednio kapitanowi Franciszkowi Potterale oraczowi i zjawił się na tych terenach w kwietniu 1946 roku, by tuż przed referendum rozbić jeden z posterunków milicji w Krosinie, a w lipcu żołnierze zabijają sekretarza gminnej komórki PPR w Zakępiu. Wszystkie te trzy grupy charakteryzuje i zarazem łączy po pierwsze czas działania, pierwsza połowa 1946 roku, rzeczywista podległość czy jakaś afiliacja pod struktury konspiracji pałakowskiej, a po trzecie wykonywanie zadań, które są wynikiem łączności z tymi strukturami. Zadania te koncentrują się na zdobyciu funduszy, tak naprawdę, przede wszystkim zdobyciu funduszy, jak to wówczas mawiano, na cele organizacyjne. Teren Pomorza Zachodniego jest traktowany nie jako podglebie, żeby tutaj utworzyć jakieś struktury konspiracyjne stałe, ale właśnie jako baza wypadowa dla przeprowadzenia akcji na instytucje państwowe, na spółdzielnie. Wszystkie te trzy grupy rzeczywiście dokonują takich właśnie akcji. Oraz drugi aspekt towarzyszy temu działalność propagandowa, nazwijmy to, taka zwłaszcza mobilizacyjna w okresie przed referendum, która ma na celu zademonstrowanie z jednej strony osadnikom, ale z drugiej strony także lokalnemu aparatowi bezpieczeństwa, że również tutaj dociera podziemie zbrojne, a więc pojawiają się z jednej strony ulotki, zwłaszcza piąta Wileńska Brygada, pojawiają się broszury, ale taki wydźwięk propagandowy, ma mieć również, mają mieć również zamachy na działaczy lokalnej administracji i pozostawianie przy ich ciałach odręcznie wykonanych wyroków śmierci z takim odpowiednim przesłaniem. Grupa Leona Suchockiego zabija, jak już mówiłam, jedną osobę. Piąta Wileńska Brygada, współpracując z, z tymi ludźmi z bojowego oddziału armii, zabija w ciągu trzech miesięcy czterech działaczy partyjnych gminnego i powiatowego szczebla, żołnierza Armii Czerwonej oraz dwóch funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. No ale ta działalność szybko się kończy. W obawie przed aresztowaniami w lipcu 1946 roku Suchocki wraca na teren inspektoratu białostockiego. Z kolei działalność bojowego oddziału armii i 5. Wileńskiej Brygady, Kończy tutaj taka wielka obława, urządzona w maju 1946 roku przez siły liczące około 200 funkcjonariuszy Urzędów Bezpieczeństwa. Także specjalne posiłki są sprowadzone z Gdańska, Wspiera ich, wspierają ich żołnierze Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prawie wszystkim członkom bojowego oddziału armii udaje się zbiec w maju 1946 roku z terenu Bobolic i w ogóle z terenu tego województwa. I to jest, proszę Państwa, koniec działalności jakichkolwiek afiliowanych, a więc mających łączność ze strukturami podziemia połakowskiego oddziałów zbrojnych na tym terenie. Co prawda, historia zarówno Leona Suchockiego, jak i historia Boa, ma swój epilog tutaj też, na Pomorzu Zachodnim. No i mam nadzieję, że przynajmniej jeśli chodzi o Boa, to ja jeszcze zdążę na sam koniec o tym, o tym powiedzieć, bo to jest jedna z tych pułapek, myślę, o których. Mówiłam na samym początku. No truizmem jest oczywiście stwierdzenie, że lektura dokumentów Urzędu Bezpieczeństwa wymaga ostrożności, tak? Jeśli chodzi o podziemie, to tutaj przypadkiem takim, który... Naprawdę to nie ja, proszę Państwa, nie wiem, co się dzieje. Może dwa razy naciskam i... O, okej. Okay. Przykładem mogą być przypadki klasyfikowania Także w literaturze po 1989 roku, a wcześniej przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, jako m.in. działalność win czy NSZ-u, rajdów grup rabunkowych, które albo same się podszywały pod połakowskie oddziały czy narodowe też oddziały zbrojne zostawiając na miejscu rabunku pokwitowania, wzorowane na takich pokwitowaniach podziemia. No tutaj rzeczywiście sprawa, zwłaszcza w roku 1946, jest dość popularna. Bądź też sami funkcjonariusze bezpieki sobie, nie wiem, szukając wyników, może te grupy podciągali, tak, pod grupy podziemia. Grupy pod, pod no kontekst działalności tego typu grup różnych, bo to są, też już o tym mówiliśmy, takie słowo tutaj, które często padało wczoraj, dzisiaj to szaber, prawda? Czyli no różne grupy złożone z funkcjonariuszy milicji, na przykład w Gryfinie jest taka, była taka grupa duża milicjantów, która zostawiała na miejscu rabunku pokwitowania, Sygnowane przez porucznika czarnego i naczelne dowództwo Sił Zbrojnych Armii Krajowej. Prawda, no jeżeli dzisiaj znajdujemy coś takiego w dokumentach, no to wow, nie? To... A, a, a wiadomo, dokumenty są mocno zdekompletowane, więc na początku pewnie to może robić wrażenie. Pewnie na mnie też parę lat temu mogło robić wrażenie. Jak jeszcze wytłumaczyć tą wysoką liczbę aresztowanych za działalność podziemną, o której na początku mówiłam? No taki drugi, naj... drugi bardzo rozwinięty czy bardziej rozwinięty od tej walki z podziemiem zbrojnym kierunek działalności miejscowych struktur UB to wykrywanie zakonspirowanych organizacji, które miały rzekomo powstawać w środowisku osadników czy w danym miejscu pracy, na przykład w danym zakładzie pracy. I tutaj w dokumentach pojawiają się charakterystyczne, e, znaczy pojawia się takie bardzo charakterystyczne określenie e, organizacje czy bandy o strukturze WIN. Mam wrażenie, że to jest też jednak lokalna specyfika, czyli banda o strukturze WIN. Gdy zestawimy rzadziej NSZ WIN. Gdy zestawimy ze sobą takie różne przypadki opisane w dokumentach, możemy mówić właśnie o pewnym schemacie. To znaczy, organizacje tego typu miały być tworzone przez osoby, które rzeczywiście, i tu jest to ziarno prawdy, rzeczywiście wywodziły się z konspiracji. To znaczy, na przykład przed przybyciem tutaj, należały na przykład do, 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 do oddziałów e, zbrojnych. Sporo takich osób znalazło się właśnie w zainteresowaniu Urzędu Bezpieczeństwa już w 46 roku i w większości przypadków na bazie ich tego przeszłego Dosie, bardzo świeżego zresztą, funkcjonariusze próbowali zmontować sprawy podziemnych organizacji, które miały prowadzić tutaj wrogą robotę, planować różne akty terroru, utrzymywać kontakt ze strukturami konspiracji w, w, tam, gdzie to podziemie w tym okresie było silne, rzeczywiście w Polsce, czy silniejsze przede wszystkim, a nawet kontakty z samym Londynem. Proces ten nasilił się zwłaszcza przed y, referendum, przed wyborami, a między innymi tego typu wycinki tutaj prasowe, to co prawda nie wszystko jest 46 rok, ale mniej więcej taki był efekt końcowy, prawda, to co możemy gdzieś tam w prasie y, odnaleźć. Często to podziemie łączono ze strukturami PSL-u, nagłaśniano właśnie y, tego typu informacje w prasie. Od połowy 46 roku pojawia się też taki trend y, grup sabotażowych, składających się na ogół z byłych hakowców zatrudnionych w różnych instytucjach i urzędach, Wśród osób aresztowanych i y, jakby zidentyfikowanych no, przeze mnie były między innymi postaci związane w przeszłości czy z wileńską konspiracją. Tutaj te, ludzi w ogóle z wileńszczyzny było dużo i, i, i jakby to był jeden z takich obszarów zainteresowania konkretnego wydziału, który się zajmował podziemiem. Czy na przykład byłych żołnierzy pogotowie akcji specjalnej, czy oddziałów Mariana Bernaciaka-Orlika, Henryka Lewczuka-Młota, no ale podkreślam, ci ludzie nie przejawiali tutaj działalności podziemnej na tym terenie. Przybywali albo z zamiarem ukrycia się, to rzadziej, albo na przykład po amnestii trafiali tutaj, żeby dołączyć do rodzin, czy po prostu rozpocząć nowe życie, podejmowali pracę, zakładali rodziny. I większość z tych spraw, które rzeczywiście wiązały się, no to też muszę podkreślić, z tragicznymi konsekwencjami, a więc aresztowaniem, brutalnym śledztwem, więzieniem, nie miała umocowania dowodowego w rzeczywistości lub też w oskarżeniach znajdowało się jedynie ziarno prawdy związane na przykład z kolportażem ulotek albo z rzeczywiście no, negatywnym stosunkiem tych ludzi do. Do, do, do ówczesnej rzeczywistości politycznej. Do, um, gdzieś tam zaczynało się od tego, że jakiś agent doniósł, że gdzieś u kogoś w domu miało miejsce spotkanie towarzyskie, na którym krytykowano sytuację polityczną w kraju, tak? albo utrzymywano rzeczywiście kontakty, czy miano w rodzinie jeszcze jakichś ludzi, którzy gdzieś y, działali w podziemiu, czy walczyli w oddziałach gdzieś w pozostałych regionach y, kraju. A więc za taką działalnością tak naprawdę nie stała zorganizowana grupa w formie podziemia i, i jakieś nazwy, i, i jakichś takich ambicji, żeby afiliować się pod struktury podziemne, ale bardzo często grono znajomych, sąsiadów czy współpracowników z danego zakładu pracy, których Urząd Bezpieczeństwa najczęściej na podstawie donosów wpisywał na listę członków mitycznych organizacji. Nie mamy czasu, żeby. Bo tych przykładów mogłabym podać co najmniej kilka, może podam dwa. Pierwszy to jest grupa pracowników stacji kolejowej w Dąbiu, na czele z byłym żołnierzem obwodu AK Jasło, Bronisławem Sobolakiem, którzy zostają w listopadzie 46 roku oskarżeni o właśnie utworzenie grupy o strukturze win. Na kolei, tak? Działalność dywersyjno-sabotażowo-podziemną. Drugi przypadek, opisany, y, opisany w artykule przez doktora Eryka Karasuckiego, to jest taka grupa ze Złocieńca. 46 rok również, i rzeczywiście te osoby, 29 osób zostaje aresztowanych finalnie w tej sprawie. Część z nich rzeczywiście była, mówiąc kolokwialnie, zamieszana w kolportaż ulotek nawo nawołujących do głosowania trzy razy nie podczas czerwcowego referendum. Pomysłodawcą tych ulotek był agronom Zarządu Miejskiego w Złocieńcu, były żołnierz Armii Krajowej z, spod Rzeszowa, Mieczysław Krynda. I tutaj funkcjonariusze też jak się przejrzy, to sprawa Mieczysława Krynda jest ciekawa, bo jak się przegląda te dokumenty to jest takie wrażenie, że funkcjonariusze nie mogli się zdecydować, bo na początku pisali, że to, to jest banda, cytuję, NSZ, a po miesiącu jednak win. Tak? Więc w oskarżeniu chyba ostatecznie jest win, ale, ale przez długi czas gdzieś tam było to podziemie narodowe w tle. Niekiedy zaś, też takie przypadki bywały, cała sprawa od początku do końca była tylko i wyłącznie efektem pracy Urzędu Bezpieczeństwa. Podam tutaj jeden przykład. Jedna z pierwszych osób skazanych przez, tutaj przez WSR w Szczecinie na karę śmierci, a zarazem pierwsza, która figuruje w meldunkach Wydziału do Walki z Bandytyzmem tutaj w Szczecinie w styczniu 1946 roku pod hasłem Działalność Polityczna to Roman zawodzieński, sądzony za zabójstwo funkcjonariusza Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Czaplinku, któremu wymyślono w śledztwie członkostwo przynależność do właśnie Narodowych Sił Zbrojnych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, no dzięki czemu cały proces zyskał polityczną oprawę. W zasadzie w tym pierwszym okresie, yy, właśnie się, zastanawiam, czy mam jeszcze czas? Dwie minutki, no to nie, to, to nie mam proszę Państwa czasu jednak okazuje się. Więc tak, tak, więc będę zmierzała pomału ku końcowi, żeby jeszcze zdążyć powiedzieć o, o, o bojowym oddziale armii może. Natomiast chciałam powiedzieć, że też lata 50. są bardzo charakterystyczne, bo tutaj jakby uwaga funkcjonariuszy jest przekierowana na organizacje młodzieżowe, które rzeczywiście na przełomie lat 40., 50. na terenie całego kraju się pojawiają, również tutaj na Pomorzu Zachodnim. No, ale także na tyle, na ile te dokumenty przebadałam ja i przede wszystkim pani Magdalena Dźwigał, która pisała na ten temat artykuły, także należy zachować bardzo dużą ostrożność, ponieważ nie wszystkie z tych organizacji istniały w rzeczywistości. Dobrym przykładem, jeśli chodzi z kolei o te, tą działalność sabotażową na kierunku wiejskim, tak? czyli y, y, rzekome grupy podziemne, które miały działać tutaj w dobie kolektywizacji, no takim przykładem jest organizacja Krajowa Policja Bezpieczeństwa, rozbita przez Urząd Bezpieczeństwa w 1952 roku. W tej sprawie, to jest chyba największa w ogóle akcja Urzędu Bezpieczeństwa tutaj na Pomorzu Zachodnim w historii, w całej historii Urzędu Bezpieczeństwa podejrzewam, E, aresztowano w tej sprawie 110 osób, 4 skazano na karę śmierci, zamieniono te kary na 15 lat więzienia. I tutaj jest właśnie, to jest bardzo ciekawy przykład na zupełnie osobny referat, bo rzeczywiście ta organizacja istniała. Jej członkowie zajmowali się kolportażem antykomunistycznych druków, ulotek, także też nawoływali właśnie, czy, czy jakby sprzeciwiali się e, idei kolektywizacji, magazynowali broń, jednak no znów ciężkie jest życie historyka w sprawy zaangażowanych było aż 41 agentów. 41 agentów również sam przywódca tej organizacji prawdopodobnie był agentem, a przynajmniej na pewno nim był przed krótko przed powstaniem tej organizacji, to każe przypuszczać, bo no nie zajmowałam się tą sprawą jakby jakoś bardzo dokładnie, ale wydaje mi się, że to może już sugerować, że organizacja była nie tylko silnie zinfiltrowana przez Bezpiekę, ale prawdopodobnie także inspirowana przez Bezpiekę. A więc wiele nieświadomych osób, które naprawdę, no, których los był tutaj w sprawie tej i w śledztwie niezwykle tragiczny, wciągnięto do działań. Do tej organizacji celowo, tak? I nie był, nie był to odosobniony przypadek, jeśli chodzi o lata 50., bo między innymi można tutaj snuć pewne porównania z taką dużą operacją Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego skierowaną przeciwko podziemiu ukraińskiemu operacja C1, gdzie również fikcyjnie zmontowano wśród większości nieświadomych uczestników całej akcji podziemie ukraińskie i, i jakieś powiązania tam z, z kolei z wywiadem brytyjskim. Podsumowując, jak już, jak już wspomniałam, na badacza zajmującego się tematyką podziemia na Pomorzu Zachodnim czyha naprawdę sporo pułapek, również metodologicznych, jedną z nich myślę, że jest też taka pokusa, żeby po prostu, mówiąc kolokwialnie, przełożyć wajchę, tak znaczy, odwrócić tą narrację, kierować się po prostu tą przesłanką, że to, co wytworzone, napisane przez instytucje terroru, jest nieprawdziwe. W związku z tym mamy jakby taką większą swobodę interpretacji wykraczającą poza taką zwyczajową krytykę źródeł. Badacze niekiedy także chcąc podkreślić swój negatywny stosunek do tamtego systemu zakładają, że właśnie tego typu metodyka jakby odwrócenia, metodyka odwrócenia wystarczy. Tak? To znaczy, że jeżeli spotkamy w materiałach Urzędu Bezpieczeństwa reakcjonistów, to znaczy, że to są żołnierze podziemia. Jeśli zobaczymy, że ktoś jest winny, to jest niewinny. Jeśli nie wiem, jest rabunek, to jest pewnie akcja ekspropiracyjna, prawda? I tak dalej. No o ile to czasami działa w stosunku do znanych postaci, do znanych organizacji, oddziałów, spotykanych w innych regionach kraju. Tak w przypadku Pomorza Zachodniego sprawa naprawdę jest skomplikowana, ale także ciekawa, bo mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z takim wielokrotnie nadpisanym tekstem, tak? Czyli na jakieś zdarzenie, działanie ludzkie nakładają się tutaj takie kolejne warstwy przeinaczeń funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Komunistycznej propagandy, ułomnej pamięci świadków, materiałów procesowych, Zarówno z tamtego okresu, ale też tych, na przykład, dotyczących unieważnienia wyroków i e, wniosków o odszkodowania, ale także pewna mitologizacja, która od kilku lat można powiedzieć, jest efektem ubocznym zapotrzebowania związanego z kultem podziemia niepodległościowego i żołnierzy wyklętych. Tak? I teraz zeskrobanie tych wszystkich warstw i dotarcie do tego, co tam było na samym początku, no, wydaje mi się, że jest zadaniem niezwykle trudnym. Świadczy o tym bojowy oddział armii. Bardzo proszę tylko ostatni, e, ostatni slajd. Bojowy oddział armii, a więc ta organizacja, o której powiedziałam, że. E, e, nie to dalej. Ta organizacja, o której powiedziałam, że rzeczywiście istniała, miała związki z e, Białostocką Komendą winu, ale była na tych terenach tylko do maja 40 1946 roku, i ta organizacja finalnie przestała istnieć. Proszę Państwa, wraz z ujawnieniem się Komendy Białostockiej Winu, ale także jego dowódcy tej organizacji, Stefana Pabicia, który już na ten teren nie wrócił. A więc przestała istnieć powiedzmy wiosną 47 roku, jednak dwóch byłych żołnierzy Bojowego Oddziału Armii wróciło właśnie w 47 roku, nie ujawniło się, wróciło na te tereny i po krótkich próbach powrotu do normalnego życia, znalezienia pracy, no nieudanych próbach, postanowili prowadzić działalność, która, Wymyka się moim zdaniem jednak jakiejś jednoznacznej ocenie, bo z jednej strony kierowali się antykomunizmem, ale z, ale, ale z drugiej strony no nie rozumiemy dokładnie czym miała być ich działalność. A w jej ramach między innymi zarówno akcje na spółdzielnie, instytucje, grabież mienia niemieckich mieszkańców, zabicia małżeństwa restauratorów w koszalinie czy stróża jednej ze spółdzielni, wszystkie te osoby zostały aresztowane w 1948 roku, a ich działania no oczywiście bezpika automatycznie powiązała z tym bojowym oddziałem armii, o którym do tej pory mówiłam, tym, który był na tych terenach do... Maja 1946 roku, a takim łącznikiem by, byli oczywiście ci dwaj, byli żołnierze tego, rzeczywiście byli żołnierze tego oddziału. Więc to jest też jakby taki przyczynek do dyskusji. Tak? Wydaje mi się, że, że chyba ten temat naprawdę wymaga jakiegoś takiego przepracowania. i, i i prowokuje mnóstwo pytań. To znaczy między innymi na co, o co walczyli w okolicach Wałcza i Szczecinka ci dwaj żołnierze Boa w roku 1948 tak? I osoby, które razem z nimi współdziałały, ale nie były związane z konspiracją, nie miały wcześniej tej przyszłości konspiracyjnej. Tylko tych dwóch żołnierzy rzeczywiście wywodziło się z okręgu wołkowyskiego, a, a młodzi chłopcy, którzy, którzy z nimi działali, którzy niestety podzielili ich tragiczny los, tragiczne śledztwo i wyrok kary śmierci, sześć wyroków kary śmierci, nie było wcześniej w, związanych z bojowym oddziałem. Armii. No możemy sobie tego typu pytania stawiać w nieskończoność, natomiast ten galimatias, jakby pochopność w podejściu do źródeł spowodowały, że dziś w Wikipedii, ja wiem, że może na konferencji naukowej to nie jest najlepsze, najlepsze źródło do zaprezentowania, ale jednak Wikipedia ma olbrzymi rezonans, prawda? Dziś z Wikipedii możemy się dowiedzieć nie tylko, że oddział istniał jakby nieprzerwanie do 1948 roku, że walczył na terenach Pomorza Zachodniego z władzami Związku Radzieckiego, ale także, że w jego szeregach było 60 członków armii. Krajowej, a więc trzy razy więcej niż ta formacja kiedykolwiek liczyła. Nawet w tym stanie jeszcze na terenach Wołkowyska, kiedy działała w strukturach AKO, to było kilkunastu, kilkunastu żołnierzy. Mam nadzieję, że jest to dobry przykład na to, co chciałam przede wszystkim wyrazić, a, a kładłam nacisk na te różne pułapki interpretacyjne, które myślę trapią i będą trapiły nas, dopóki. Nie zaczniemy chyba, wydaje mi się, mówić na temat podziemia niepodległościowego w różnych aspektach, z różnej strony, prawda? przyjmując różne, różne warianty interpretacyjne. Dziękuję bardzo i przepraszam, że przedłużyłam. Dziękujemy pani Magdzie, która mówiła tak ciekawie, że nawet zmęczyła mikrofon, który wymagał wymiany po tym, po tym referacie. Bardzo dziękuję. Warto tego było posłuchać do końca i bardzo proszę pana Jerzego Romaniuka, który przyjechał do nas z dolnego miasta Wałcz. Z referatem Organa Bezpieczeństwa Państwa wobec środowisk narodowych w powiecie wałęckim w latach 49-54. Bardzo proszę, Panie Jurku. Natomiast już ostrzegam, że tego czasu będę pilnował. Bardzo się cieszę. Oczywiście. Proszę Państwa, jestem z Wałcza, tam mieszkam. Dolne jest to osiedle w Wałczu, mieszkaniowe. Yy, pracuję w Wałczu, w szkole średniej w liceum i od lat badam lokalną historię. Tu jestem z regionalistą. I mam, proszę was, za kilka rzeczy, Państwa, przepraszam, za mój głos mam infekcję gardłową od kilku dni. Mam problem z mówieniem teraz. Po drugie, serce mi kopie niesamowicie dlaczego? No to są emocje. Taka pierwsza moja konferencja na poważnie. Pacy przedmówcy, goście wyjątkowi, naprawdę. Zgadza mnie, drży. No i po trzecie, proszę Państwa, nie powiem Wam wszystkiego, no bo ramy czasowe i Pan Zbyszek po prostu na to nie pozwolą. Proszę czemu... No, Państwa, skąd te ramy czasowe? Po pierwsze, ten czas pierwszy, to jest rok 1939, wtedy w Łeckiej UB podjęło konkretne działania mierzone w ten ruch narodowy. A czemu ty rok czwarty? Bo wtedy nadzór przejmie Koszalin, UPW, WPP Koszalin oczywiście, i to, co robiła władzka bezpieka, wejdzie w skład operacji Wisła, ogólnopolskiej takiej operacji mieszaną prawda francuska-endeckiej. Proszę Państwa, po kolei. Proszę Państwa, komunistyczna propaganda widziała w narodowym ruchu, ruch, który był wspomniany kooperacją z Niemcami, czyli w sumie ruch faszystowski. Ty w tym prawda, widziano również takie zło, które... Wcześniej miało istotny wpływ na taką negację ruchu robotniczego, a po wojnie w narodowcy byli uważani za ruch, który neguje nowy ład społeczny, polityczny Polski powojennej. To była grupa oczywiście nacenzurowana. W początkach 50. Ach MBP podjęło takie działania bardzo szerokie, różne oczywiście, w naszej ogólnopolskim, pod nazwą SOR Wisła. To takie pierwsze naprawdę konkretne wielkie działanie z ruchu endyckiego w całej Polsce. I właśnie jedna kwestia, operacja Wisła była tworzona na podstawie tzw. spacowań uzupełniających w całym kraju w powiatach czy w województwach, także w powiecie wołeckim. Pani doktor, pani bardzo ładnie mówiła na temat konspiracji i żałuję, że nie mam czasu za wiele, bo może bym wczątku państwu powiedział na temat właśnie, kiedy w ogóle po raz pierwszy wał słyszymy na temat narodowców, NZ-owców. Nie ma na to czasu, jedno obiecuję, to będzie w artykule materiału konferencyjnych. Myślę, że będzie, będzie fajnie z pani wykładem tutaj współgrało. Proszę Państwa, mamy styczeń roku 49. Oto wojska Bezpieka zaczyna takie konkretne działania. Pytanie dlaczego? A, bo wyszło na to, że wojskim Powiecie, a w auczu najwięcej, mieszka bardzo wiele osób o dosie takim działem narodowym. Pada pytanie, skąd proszę Państwa Wojska Bezpieka ma informacje na temat tego, że w auczu, Jestrowiu, Tucznie, Mirosławcu, Człopie, Nawsiak żyją tacy ludzie. Proszę Państwa, donosy, agenci, firmatorzy, kontakty poufne, a także Państwa, przy okazji innego przypadku, tak inne referaty, jak gospodarczy plany referat czy konwert badały swoje jakby, obszary i trafiano właśnie w ten sposób na działaczy narodowych. Byłych SN-owców, czy prawda członków NSZ-u, o czym Państwu powiem za chwileczkę w nieco szerszym, czasowo myślę, konkretnym wymiarze, aby się Pan zmieścić w tych 20 minutach. Poda pytanie, co w tym takim wstępnym działaniu bezpieki Wołeckiej zrzucono tym właśnie członkom SN-u dawnego NSZ-u? Trzy rzeczy: przedwojenne czasy, wojenne czasy i po wojnie. Jakie zarzuty? Przed wojną. No, że prawda, działacze narodowi prawda ruch robotniczy, działali na szkodę mas pracujących, że działania antyżydowskie, burdy uliczne, a także pomoc fabrykantów, moich no, strajków klasy robotniczej. W czasie wojny, No to, że prawda, ruch narodowy zabijał alowców, działaczy lewicowych, a po wojnie, no państwa i po wojnie no, są złoty, bardzo też poważne, Otóż rzekomo NZ-owcy, narodowcy działali na tyłach frontu jako dywersanci. Armia Czerwona, wojsko polskie, dywersja i potencjalna agentura obcych, prawda, zachodnich sił wywiadu. Wspólnota wojska Bezpieka no, stworzyła kolejne takie plany, kolejne działania, aż konkretne. Które potem będą wysłane do Szczecina. Bo Państwu powiem krótko, że waucz do 50 był częścią wojsko Szczecińskiego, Potem oczywiście to wojsko będzie koszalińskie. Państwo Państwa, idąc dalej, to kierunku tym tokiem, bo czas oczywiście goni. Proszę państwa, no właśnie, co ten wstępny, ten plan działań w bezpieczeństwie wobec przewidywał? Jakie tu działania? Po pierwsze, analiza dokumentacji, którą posiadała wobec PUB, współpraca z innymi połubami w całej Polsce. I tu ma swój na ciekawostka, no bo właśnie proszę Państwa pewne materiały odnośnie tych ludzi, tu są tu w Łodzkim Powiecie, szły z innych PUB, z Kraśnika, Opoczna, Radomska, bo taka była wymiana prawda, informacji eksponencji między PUB a prawda, tymi innymi pubami w innych częściach Polski. Stąd te także informacje, że tu w Wałczu, są tacy, a nie inni oczywiście ludzie o takim dosie narodowym. Proszę Państwa, dalej. Oczywiście wywiady w miejscach pracy, zamieszkania potencjalnych figurantów. To jakie mają kontakty, z kim kontakty? W powiecie i poza powiatem, z kim spotykają, korespondują, jak żyją? Dobrze czy źle w sensie materialnym? Czy mają nałogi? Wszystko, po prostu wszystko, aby mieć punkt zaczepienia. Po co? Rozpracować, zwerbować, i dalej prawda w tym jakby obszarze pracować. Proszę Państwa, co się dzieje dalej? We wrześniu roku 50. władze wojewódzkie UB w Koszalinie Nakazały szefowcu pełby Wałczu przygotowanie konkretnych charakterystyk figurantów i także potencjalnych ludzi, którzy będą tymi delatorami. I zwłaszcza chodziło o to, by to byli te delatorzy, agenci oczywiście związani z ekonomią Narodowym. No i pytanie, czy się udało? Państwo się o tym ode jeszcze niebawem dowiecie, czy tak, czy nie. Proszę Państwa, no ale jest bardzo ważnym okresem, myślę, grudzień 50. I 51 rok marza, dlaczego proszę Państwa? w grudniu roku 50 na spotkaniu w Koszalinie szefów rewratów trzecich PUB jest decyzja, działamy wobec endecji konkretnie, muszą powstać zwane RO, to oczywiście obiektowe, mierzone w ruch narodowy endecki, w sensie SN oczywiście i NSZ-owski. No oczywiście w Ałczu podjęto takie właśnie kroki, tylko jeden problem, bo jak się czyta dokumentację, która jest dostępna oczywiście, którą dysponuje z racji kwerendy w osobach IPN-owskich, jedna rzecz zastanawia. Dlaczego Wojewódzka Bezpieka Koszalińska, ta wojewódzka, przez kilka kolejnych lat ma ciągłe pretensje do szefostwa PUB w Wałczu? Chodziło o to, że Wojewódzka Bezpieka no, ociągała się z konkretnymi takimi działaniami, z takim prawda, jakby schematem, jaki sobie życzyła właśnie uspieka ta... Szefostwo koszalińskie. Ciągły braki, dokumentacja oczywiście, ociąganie się, brak terminowych oczywiście psyłek na wyzwanie bezpieki. Przez kilka, Państwa, lat Błyska bezpieka miała ogromne problemy, aby się dogadać z szefostwem w koszalinie. I stąd te zarzuty. W końcu, przy Państwa, koszanie ręką tą machnął i całą sprawę osobiście przejął i włączył w ramach akcji właśnie Wisła w sensie ogólnopolskim. Proszę Państwa, ale dobrze. Jakie działania podjęła Łecka Bezpieka z tymi problemami? Dwie takie szczęśliwe akcje, Kapelan i Księżyc. Pana pytanie, Kapelan. Chodzi o to, że w marcu, dokładnie 15 marca roku 2021, w WCK PUB podjęło działanie operacyjne, obiektowe wobec pięciu działaczy dawnego SN-u. I Pana pytanie, kolejne. No dobrze, ale co tym osobom konkretnie zarzucano? Taką, kwestię, że ci ludzie, poza tym, że byli, prawda, w ogóle, antylewicowcami i tak dalej, to są, Państwa, ludzie, którzy tu mieszkają, a tu w Wałczu mamy Mirosławcu, Sytniewo, Brzeźnica, prawda, Borne, bardzo wiele jednostek polskich i radzieckich. Więc, proszę Państwa, krótko, to są potencjalni agenci obcego wywiadu. Proszę Państwa, Mirosławiec. Tam niebawem powstanie lotnisko wojskowe, słynny obiekt Kowalik. O tym Państwu powiem w rzeczy materiału, w przypadku jednego grantu, tam innego omawiał. Proszę Państwa, wobec okolic osób, które były z NSZ-u, bezpieka władzka podjęła też w marcu, czy później, parę dni później, pięć dni później, działanie księżyc. Wobec siedmiu byłych członków NSZ-u łącznie mamy 12 osób i pada pytanie, na co z tej prawda tym osobom w ramach księżyca zrzucono? To, że sieją propagandę wrogą na temat III wojny światowej, że mają niekludną przeszłość i to, że tu mieszkają, pracują, są w partii robotniczej, celowo pragną zakamuflować swoją prawdę, przeszłość, swoje prawdziwe oblicze, czyli to wspomniane dokotnie dosnie. Proszę Państwa, jeszcze jedna istotna kwestia. Łącznie akcja Kapelan Księżyc z 12 się powiększy dwukrotnie, dwustu pięciu osób. Tyle osób jest w dokumentacji odnośnie działań połowy Dwadzieścia 25 spraw obiektowych na konkretnego figuranta. Plus oczywiście sympatycy, inni członkowie, z tym, że te osoby oczywiście nie były podjęte konkretnym działaniom obiektowym. Proszę Państwa, no właśnie, Pana kolejne pytanie. Czy te osoby, których Wojska Bezpieka, przy mocy oczywiście WUP Koszalin wytypowała, to są osoby przypadkowe? Nie. Szanowni nie są osoby przypadkowe. Po pierwsze, to są osoby, które, proszę Państwa, naprawdę mają to dosię narodowe, aż Państwo, tu w Wałczu mieszkali, czy poza Wałczem, w jego okolicach. Są osoby, które tutaj mieszkały, pracowały gdzie? W kołchozach. W fabrykach miejscowych, do pracy, państwowych, prywatna własność, usługi. I ci państwo ludzie, którzy tu mieszkali, narodowcy byli, to ludzie, którzy oczywiście państwo kontakty z innymi ludźmi. I proszę Państwa, te kontakty narodowcy z innymi ludźmi, jaka była droga transmisyjna do tego, aby dojść do innych prawda, osób, których bezpieka oczywiście także brała jakby do analizy czy warto się nimi zająć. Po prostu trafiano dzięki temu na innych także ludzi z innych prawda, obszarów, oczywiście jak wileńskie, kieprzlewisko AK, win, sanacja, prawda, duchowieństwo. Powiem Państwu krótko powiem na przykładach, jak to wyglądało. A właśnie figuranci. Jacy figuranci szczególnie byli, prawda, tu pod uwagę wzięci? To trzy, cztery takie przypadki. Pierwszy Proszę Państwa Wacław Urbański, były wiceszef SNO przed wojną XX pólno. Czy pana był w wilkopolski? Panda pytanie, co on w Wałczy robi? Mieszkał. Pracował, był w kinie, kinie Tęcza, kierownikiem kina. Potem prawda, robił w powiecie, w budownictwie oczywiście. I co bezpieka mnie zobaczyła jakiego ważnego ciekawego? Ten człowiek jest członkiem zbowidu. A wiemy, że w Zbowid był także podbezpieki umownie, to cudzysłowie, ochroną, tak? Podróż Państwa, ten człowiek, Urbański, miał kontakt ze tym banku wałczu Rolnego, Marcelem. A więc, no, z banku dyrektorem ma kontakty, no, to poważna sprawa. Proszę po kolejne, spotykał się z żołnierzami Wojska Polskiego, konkretnie oficerami. No, skoro narodowiec spotyka się z wojskowymi, no to jest kwestia bardzo ważna. Co on robi i dlaczego się spotyka? O czym panowie, prawda, rozmawiają? I jedna, proszę Państwa, taka ważna kwestia. Z Urbańskiego sprawę dalej kontynuowano. W latach kolejnych byli kolejni agenci, którzy byli wokół niego i tam, gdzie pracował także, a tak w Zbowidzie i Klubie Antyńskim także na przełaj. Urbański był bardzo długo na cenzurowanym. Z tym, że nie był aresztowany, tylko był po prostu cały czas obserwowany pod kątem, prawda, co robi i je, jakie korzyści osoba jego może dać, pod kątem innych potencjalnych fibrantów. Proszę Państwa, osoba kolejna, to, to Józefa Kubacka, kobieta. Jedna z pań, która tam była oczywiście ujęta na ewidencji, pada pytanie, czemu to wyjątkowa osoba z kilku względów. Była członkiem Brygady Świętokrzyskiej teraz, była potem w Niemczech potem we Włoszech w armii Andersa, do Polski wróciła po wojnie, dochodziła do, do Wałcza, podjęła pracę w miejskim szpitalu i tu się wyjął bardzo fajny wątek. Proszę Państwa, ta Kubacka, cypliniarka w szpitalu, po latach kilku pracy w szpitalu, będzie pracowała w wojskowym szpitalu wojskowym. Dlaczego? No bo pułkownik Rudzki, lekarz, dyrektor szpitala wojskowego, Ją przyjął do pracy. No dobrze, no, 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 przyjął do pracy, bo może dobrze robiła, prawda, jako Państwa, nie tylko. Proszę Państwa, Rudski, ponoć, i to są na to dokumenty, był figurantem informacji wojskowej. A poza tym miał kontakty z panem Mikołajem Żujem, którego brat był agentem niemieckim i, prawda, uciekł nie wiadomo dokąd. I kubacka jako pewną formą, prawda, dojścia także do pewnych ludzi. Proszę Państwa, że po co Kubacką, tak ona, prawda, nam może dać pewne, dojść do pewnych osób, które nas też interesują. Sama Kubacka, proszę Państwa, była jeszcze w orbicie, w ratu pierwszego, czyli, prawda, wywiadu. Dlaczego? Proszę Państwa, Kubacka miała kontakty z angielską misją charytatywną, która była, w eskim w tamtych latach. No, skoro ma kontakty z Anglikami, z tą misją, nic innego, na pewno Kubacka, no to jest być może agentem obcego wywiadu albo potencjalną, prawda, agenturą. Stąd, prawda, akcja Repatriant, oczywiście, i oczywiście, proszę Państwa, jak najbardziej takie działania. Proszę Państwa, jeszcze dwie osoby, pan Adrianek Wacław i Asander Szaden. Czemu oni? Obaj pracowali, jako rodzina był też, prawda, zięć, na lotnisku w obiet Kowalik. Proszę Państwa, u Drianka mieszkał kierownik budowy lotniska w Mirosławcu, który był oskarżany za wywożenie do Szczecina kopii budowy tego lotniska. A więc po co Adrienka aresztować Szaldena? Można zrobić postu? no Dojściem będą oni do tego kierownika budowy lotniska Kowalik, który być może obcem budowy prawda, dawał jakby konkretne plany, materiały. Proszę Państwa, jest mnóstwo takich fajnych przykładów tych figurantów. jedno pytanie, czy ktokolwiek był za to, co robił, aresztowany? Tu, proszę Państwa, parę minut temu Pan mnie pytał, oczywiście, no, były to takie aresztowania tych ludzi, za ich działalność. Proszę nie. Proszę Państwo były aresztowania narodowców, byłych narodowców, w tej racji tego, kim oni byli i co robi w wymiarze politycznym. Proszę ja sobie to odnotowałem tak wstępnie że ci prawda ludzie byli za to aresztowani w ogóle, jeżeli w są sensie gospodarcze, czyli nadużycia, proszę państwa, kradzieże potencjalne, tak, nie za działalność polityczną, tylko ekonomiczną. W 25 figurantów, przy Państwa, nikt nie był aresztowany za działalność polityczną, swoją tą przeszłość narodową. Czyli był ewentualnie tylko za kwestie ekonomicznych nadużyć. Jednak pewna kwestia: raz jeszcze raz się powtórzę, Ci ludzie byli ciągłą obserwacją, pociągłym, prawda, monitoringiem, ale oni byli takim pasem transmisyjnym do innych figurantów, innych ludzi z obszaru, referatu pierwszego, czwartego referatu czy piątego. Proszę Państwa, także trzeba to wszystko, Jakbym na to patrzeć, taki spektrum nieco szerszym, tak? Referat pierwszy referat, czwarty, trzeci, piąty. I jeszcze agentura. Tu był wielki problem. Bezpieka nie miała wyjątkiem osoby żadnego agenta szewiska narodowego. agenci często mierni, którzy łamali prawda, regulamin bycia agentem delatorem, czy, prawda zrywali kontakty, wyjeżdżali. Stąd prawda przypoiliście prawda tym piątym, czwartym czy pierwszym, stamtąd brano informacje. Bo agenci innych wratów mieli dojście, prawda, także do tych prawda, narodowców który referat trzeciej zajmował, prawda, który nie potrafił właśnie jakby stworzyć tej sieci agenturalnej, która by mogła w stanie, prawda, spracować. I jest kwestia, proszę Państwa, referat trzeci był wielkim problemem. Dlaczego? To było bardzo mało ludzi, od jednego maksymalnie do trzech pracowników. Stąd takie że też ich, po części kłopoty, prawda, skąd taka słaba sieć agenturalna. I jedna kwestia, szansa na koniec. Po 1904 roku w naszym ciągu oczywiście Bezpieka Wobecka te kwestie podawała obserwacji. To mówię: obserwacji. Nie było aresztowań, za ten, prawda, wymiar polityczno-społeczny działalności, jako były narodowiec. Monitoring, obserwacja, i wtedy, razie potrzeby była wtedy no, działanie takie już konkretne. Ale proszę Państwa, to się już nie trzyma ram czasowych. Jedno ja sobie obiecuję, że to, co Państwu dzisiaj mówiłem. W takim ferworze, oczywiście, walki z własną głosem i emocjami, Państwu pięknie wszystko opiszę, poszerzę materiałów konferencyjnych. To Państwu obiecuję. I powiem jedno, to moja pierwsza, poważna i nieostatnia konferencja. Dziękuję bardzo. Pani Jurku, serdecznie gratuluję. Ciekawego wystąpienia. Z ciekawością i cierpliwością będziemy oczekiwali na artykuł. E, dziękuję bardzo, a ja już proszę tutaj naszego kolejnego e, prelegenta, pana Jakuba Sierackiego, który przyjechał do nas z Gryfina z tematem szczecińskie reperkusje aresztowania Witolda Pileckiego. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, tutaj z poziomu lokalnego przenosimy się na poziom, że tak powiem globalny, jeżeli chodzi o e, podziemie antykomunistyczne w Polsce i Muszę, muszę powiedzieć, że rzeczywiście czuję się bardzo stremowany nie tyle okolicznościami, w których się znalazłem, co tematem, który przyszło mi poruszyć. Gdyby ktoś sześć lat temu powiedział mi: Wiesz, słuchaj, powiedz mi, dlaczego Rotni Szpilecki był związany ze Szczecinem? No, z natury rzeczy bym odpowiedział: No, przecież wiadomo, Szczecin jest nad morzem. Te związki wydają się kompletnie nieprawdopodobne, niemniej jednak w świetle tego, co Rotnicz robił po wojnie, jak wyglądała jego działalność po zakończeniu II wojny światowej, są absolutnie potwierdzalne w faktach i w dokumentach. Żeby to trochę poszerzyć, tutaj muszę jeszcze jedną dygresję ogólną zmierzyć takim drugim wyzwaniem, które wysi nad tym referatem, który nie ma ambicji rozwiązania jakiegoś problemu, ale raczej pokazania pewnych kierunków poszukiwań jest fakt, iż Rotmistrz Wilecki powoli staje się mitem. Nie mitem w negatywnym znaczeniu, postacią zmyśloną, ale mitem narodowym, tak jak powstanie styczniowe, tak jak Reduta Ordona itd., itd. W związku z czym jego działalność oczywiście i całe życie obdarzone tą wielką charyzmą, w tej chwili przecież mamy i Oddział Instytutu Pileckiego, który otworzono w Berlinie, 200 metrów od Bramy Brandenburskiej, mamy książkę Ferwedera, Ochotnik do Auschwitz, która zaczyna funkcjonować poza Polską. Rotmistrz do tej pory był wyłącznie naszym wewnętrznym polskim bohaterem. O tyle ja będę mówił o jego zadaniach praktycznych. Żeby jakby doprowadzić Państwa do tej do, tej, do tego wątku szczecińskiego musimy zacząć zabawę czy wywód od, roku, od końca roku 1943. Wtedy po raz pierwszy pojawia się w Polsce, pojawia się pomiędzy polskimi władzami emigracyjnymi pytanie o to, co dalej, z jakiego powodu wtedy no, armia czerwona w swoim potwornym impecie rozbijając coraz słabsze związki taktyczne niemieckie zaczyna podchodzić pod polskie wschodnie granice przedwojenne. Te granice, które nie są gwarantowane przez, od początku przez sojuszników Polski. I jakby coraz bardziej wisi zagrożenie nad tym, co zrobić dalej, co zrobić z jednostkami Armii Czerwonej, które znajdują się na terenie Polski. Wtedy komenda główna Armii Krajowej dostaje dwie instrukcje ze strony władz londyńskich. Jak rotmistrz to później będzie nazywał dowództwem północnym i dowództwem południowym. Na razie dowództwo południowe nie istnieje. Toczą się jeszcze walki we Włoszech. Ten, ten element ostatni pozostaje. Te dwa scenariusze postępowania dotyczą dwóch poszczególnych, dwóch możliwych zjawisk, które się pojawią. Po pierwsze Pozytywnego stosunku Związku Sowieckiego do Polski, nawiązania stosunków dyplomatycznych i jakiegoś rodzaju ugody, która aczkolwiek mało możliwa, ale jest wyobrażalna. I drugi scenariusz, który polega na tworzeniu nowoczesnej sieci konspiracji, ponownie wzorowanej na, tak jak konspiracja taka na związkach polskiej organizacji wojskowej tym razem skierowanej wyłącznie przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Rotmistrz Filecki powoli wpasowywuje się w ten, w ten scenariusz, jeżeli sobie popatrzymy na daty, ma już za sobą, ma już za sobą epizod oświęcimski, tak chwalebnie opisywany teraz tyle razy. Zaczyna skłaniać się, ponieważ jest to, trzeba powiedzieć, wybitnie inteligentny dowódca. Zaczyna skłaniać się do przymierzania się do konspiracji, Według tego nowoczesnego schematu. Oczywiście e, tworzy się powoli organizacja niektórei. No tutaj pierwsze, e, e, pierwsza taka dygresja, której tworzenie, działanie e, nadal jest jeszcze owiane wieloma tajemnicami, e, trzeba przyznać z punktu widzenia historycznego, że to jest organizacja, która ma małe szczęście. E, zarówno generał Fildorf Nil, jak i Leopold Okulicki, e, e, o Komorowski Komorowskim nie wspominając, no, mają te epizody powojenne, które powoli eliminują ich z dowództwa. Pozostają natomiast, pozostają natomiast oficerowie niższego szczebla, tacy jak rotmistrz Pilecki. Jego związki z organizacją nie są ewidentne i widoczne w postaci historycznej. Pewno też Państwo słyszeli o udziale rotmistrza w powstaniu. Ktoś nie słyszał, z rotmistrza jest bardzo popularny. W jakim, stopniu, w jakim stopniu rotmistrz skłania się do powstania, zgłasza się do powstania warszawskiego? W stopniu szeregowca. Zataja swoje stanowisko. Jednym z podstawowych elementów wyznaczających te nowe siatki, które miały przeciwdziałać wprowadzeniu komunizmu w Polsce, komunizacji Polski i w ogóle władzom Związku Sowieckiego, miały zerwać z Armią Krajową, ze wszelkimi strukturami Armii Krajowej. Jak widać, mówiłem o tym nieszczęściu tej organizacji. Nie. To się nie udaje. Rotmistrz przyznaje się po pewnym elemencie, po pewnym czasie walk do swojego prawdziwego stopnia. Za to zresztą zostanie postawiony do raportu. Po. Okresie przebywania w obozie jenieckim w Murnau, za po prostu zdradę postanowień i ustaleń, jakie, jakie mu były nadane. Nie miał mieć kontaktów z Armią Krajową. Czemu tak się dzieje? No Rok 1943 i 44 są już to powtarzające się elementy przejęcia archiwów Armii Krajowej, też nieszczęsnego planu burza, który został. Wprowadzony przez Armię Krajową, i który powodował, że one de facto struktury Armii Krajowej ulegają dekonspiracji. Część archiwów Armii Krajowej już zostaje przejęta przez, przez Związek Sowiecki. W związku z czym ten, ten, ten wszechobecny wywiad sowiecki bardzo dobrze wie, z kim ma już do czynienia. Pogłębiają ten fakt te komórki komunistycznego podziemia, które Działają na terenie Polski, którym główną, głównym zadaniem nie jest zwalczanie Niemców, ale wprowadzanie ustroju sowieckiego, ustroju komunistycznego w Polsce. Tak więc y, mamy ten y, epizod powstańczy. Rotmistrz jakby nie wykonuje tego posta postanowienia, nie kontaktowania się, nie demaskowania się przed strukturami armii krajowej. A znajduje się w obozie w Murnau. Później po wyzwoleniu przez Amerykanów, tutaj taka dygresja ciekawa wyglądająca ze źródeł. Rotmistrz wspomina jedno. Jak wiadomo w powstaniu było bardzo mało amunicji. Mówi, że wyzwalające ich oddziały amerykańskie patrzył na nich z, taką, z takim podziwem, mówiąc, że no, bardzo wyraźnie nie żałowali amunicji. Rotmistrz wędruje do siedziby drugiego korpusu. Tam spotyka się z po pierwsze oficerami drugiego wydziału sztabu generała Andersa, z samym generałem Andersem, z pułkownikiem Kijankiem i pułkownikiem Hańczą. E opracowywują po oczywiście wytłumaczeniu się z rotmistrza z nieposłuszeństwa e przed, przed swoimi przełożonymi, opracowywują e plan e ewakuacji rotmistrza do Polski. Tam też poznaje Marię Szelongowską, która będzie jednym z takich jego najbliższych towarzyszy walki w ciągu następnych lat. Muszę powiedzieć, że Maria Szolongowska była chyba jedyną żyjącą towarzyszką czy członkinią siatki rotmistrza Pileckiego, która dożyła procesu prokuratora, który skazał, który wnosił o, o, skazał sąd. Natomiast on wnosił oskarżenie przeciwko swojej siatce w 48 roku, między 47 a 48, do sądu. Rotmistrz z błogosławieństwem generała Andersa wraca do kraju rozpocząć ów nowy, nowoczesny typ konspiracji. Teraz na czym on polegał? Wyposażony jest również w instrukcję. Wraca, to też jest istotny element tej historii, wraca nie tylko z panią Marią, Marią Szelągowską, ale jeszcze z pułkownikiem Niewiarowskim Lekiem. Człowiekiem, który stanie się, który jest emisariuszem władz, emisariuszem II Korpusu, władz londyńskich do Polski. Niemniej jednak z nim rozstaje się. Jaki jest powód tego rozstania? Rotmistrz z dużą wściekłością mówi o nim, że zamiast wykonywać zadania związane z powrotem do Polski i założeniem, wspieraniem podziemia, on zajmuje się handlem. To jest taka dość istotna cecha tego człowieka, która zaraz wyjdzie nam w sprawie szczecińskiej kiedy przedostaje się do y, y, Warszawy pod koniec roku 46 jakby ma głównie za zadanie skontaktować się z innymi przedstawicielami organizacji nie to jest jego pierwsze zadanie to się nie udaje do kogo kieruje swoje kroki kieruje swoje kroki do y, y, osób z którymi zerwał kontakty dość dawno jeszcze przed y, okresem oficymskim te osoby to Makari i Helena Sieradcy. Tu muszę powiedzieć, że zbieżność nazwisk jest absolutnie nieprzypadkowa. Są to osoby nowe, w, jeżeli chodzi o, tą, o ten nowy rodzaj konspiracji. Tym samym dobre, jeżeli chodzi o uruchomienie i osadzenie, osadzenie wszystkich działań. Jeżeli sobie przyjmiemy teraz taki rozkład funkcji, które w tej siatce tworzonej przez rozpieczna powstają, oczywiście Sieradcy przyjmują go z otwartymi ramionami, oferują mu nawet w swoim dwupokojowym mieszkaniu na feralnej ulicy niepięknej, dobrze, zaraz sobie przypomnę w takim razie, jak, jak ta ulica się nazywała, Pańska, Pańska 85, mieszkania 6, oferują mu jeden pokój, w którym Rotmistrz przez pewien okres mieszka. Teraz jak ta siatka wygląda? Generalnie, jeżeli popatrzymy sobie na te słynne zdjęcia rotmistrza z procesu, te, te główne osoby siedzą w pierwszej ramie. Jest to Witold, Witold Pilecki, który jest dowódcą całej siatki i ma ze sobą dwie następne istotne osoby. Jest to Maria Szelongowska, która pełni rolę takiej sekretarki i wsparcia administracyjnego. Wszystkie funkcje, wszystkie wyprawy lotmistrza ustalenia z innymi ludźmi, są później przez nią dokumentowane w postaci mikrofilmów. No i przede wszystkim napisanie na maszynie. Drugą taką osobą jest Tadeusz Płużański. To jest osoba, trzeba przyznać, wyjątkowo tragiczna. Tadeusz Płużański, urodzony w 20 roku przed wojną, w 1940 roku zostaje zatrzymany przez Gestapo i osadzony w Auschwitz. Spędza od 1940 do 1945 roku, do czasu wyzwolenia przez Armię Czerwoną, 5 lat w obozie koncentracyjnym. Żeby Państwu to dobrze zilustrować, po niecałych dwóch latach znowu znajduje się w więzieniu, tym razem sowieckim. Ten Tadeusz Płużański, skąd się bierze? Jest to znajomy Sierackich sprzed wojny. Dokładnie jest to syn dyrektora szkoły, w którym pracowała Helena Sieracka. Płużański, ze względu na swój młody wiek, jest to chłopak przecież wtedy 27, tak. Letni, 37-letni. Y, 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 zajmuje się wszystkimi takimi czynnościami, które wymagają wysiłku. On właśnie y, wykona trzy podróże do Szczecina. Zaraz do tego dojdę, dlaczego, dlaczego tak się dzieje. Y, teraz, y, teraz Tadeusz Płużański jest jakby takim elementem dynamicznym. Jeżeli rotmistrz coś ustala, jest jakiś kontakt, należy go powielić, powierza, czy wykonać, powierza to zadanie Tadeuszowi Płużańskiemu. Teraz, jak wyglądają zadania tej siatki? Mamy. Y, Pileckiego, Szelągowską, Płużańskiego i sierackich, u których się wszystko dzieje. Jej, ich mieszkanie jest tak, takim miejscem, a, gdzie wszyscy się spotykają, przekazują sobie informacje, również pod koniec 46 roku, a, czy inaczej na wiosnę 47 roku 6. Teraz się pogubiłem, e, w każdym razie e, na pewno pomiędzy w, w 46 roku przeniesiona jest broń, którą lotmistrz ukrył na ulicy Śliskiej, 80 podczas powstania. Jest to dość pokaźna ilość broni. Prokurator Łapiński, który podczas swojego procesu rewizyjnego zostanie, hmm, próbuje skomentować tą ilość broni, mówi, że on, sam uczestnik powstania warszawskiego, miał do dyspozycji jeden damski pistolecik. Tam są dwa pistolety maszynowe, a niemiecki hmm, ręczny karabin maszynowy, dużo pocisków, granat, hełmy i tak dalej, i tak dalej. Ta broń zostaje przeniesiona najpierw na Pańską 85, mieszkania 6, później jeszcze rozśrodkowana. Tak więc mamy ten lokal osoby, no i później osoby, które dołączają jakby do tej siatki współpracują, czyli Maksymilian Kłócki. oni pełnią rolę drugorzędne z wyjątkiem jednej osoby Witolda Rużyckiego. Jak wyglądają zadania? Te zadania wyglądają bardzo prosto. Pierwsza rzecz to jest rozpoczęcie działań obserwacyjno-wywiadowczych, czyli nie przebywają w lesie, starają się ściągnąć jak najwięcej informacji. Na temat działań komunistów po wojnie. Tym się zajmuje Witold Trużycki, pracujący w Ministerstwie Rzeczulgii i Handlu, który zbiera informacje na temat umów handlowych zawieranych ze Związkiem Sowieckim, no i innych działań niekorzystnych finansowo dla Polski. Takimi rzeczami zajmuje się troszkę Makary Sieracki, pracujący w 1900, od 1944 roku w tworzonym kuratorium. Szkolnym Okręgu Warszawskiego. On informuje o tym, jakie były zmiany w lekturach obowiązkowych, jak wygląda stan osobowy nauczycieli, co to są za osoby, czy rzeczywiście kuratorium wykonuje wszystkie rzeczy. Tam jest bardzo ciekawy raport, który między innymi pokazuje, że podczas inspekcji z kuratorium główną uwagę kuratorzy powinni przyłożyć do tego, czy na właściwym miejscu jest portret prezydenta Bieruta. Względnie też kącik poświęcony wdzięczności Armii Sowieckiej. To są zadania wizytatorów w szkołach. Nie koncentrują się na innych rzeczach. Gromadzenie informacji to jest jedna rzecz. I druga rzecz, która zaczyna się wiązać... Jeszcze mamy chwilę czasu? Krótką. Ja staram się teraz nie tracić czasu. Okay. Bardzo mało. Następna rzecz wiąże się z właśnie, zaczynam, zaczynam rozpoczynać sprawę szczecińską. Mianowicie chodzi o działania, działania związane z obecną, obecnymi w kraju rodzinami dowódców przebywających na zachodzie. I po drugie z oddziałami partyzanckimi w 46 i w 47 roku bardzo jeszcze aktywnymi. Generalne zadanie polega na tym, żeby te oddziały rozwiązywać. To jest zadanie rotmistrza Pileckiego. Po pierwsze rozwiązywać, po drugie co robić z ludźmi, którzy tam się znajdą? Tych, którzy nie są skompromitowani przed komunistami, odsyłać do domu. Rotmistrz, który walczył w 20 roku z bolszewikami, jak ich nazywa. I później, mając świadomość zagrożenia ze strony komunizmu, wie, że opanowanie terenu Polski przez komunistów zaowocuje nie jednym, ale wieloma katyniami. Ten scenariusz niestety się sprawdza. Niestety jeszcze nie w 1946 i w 1947 roku, kiedy te oddziały partyzanckie są bardzo silne, ale w późniejszym aż do lat 50. <tryk> kiedy w gruncie rzeczy są już to po, pojedyncze, potwornie traktowane, szczute przez komunistów jednostki. Ten plan oczywiście nie powodzi. Y, 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 jego dwie wyprawy, raz w Borytu Bory Tucholskiej i dwa w, na tereny białostockie nie dają rezultatu. <śkluzni> Obydwaj dowódcy, którzy, z którymi się widuje, później wysyła tam Płużeńskiego, kategorycznie odmawiają współpracy. No trudno się dziwić, Rotmistrz, który wędruje w tereny białostockie przez dwa tygodnie, jest na terenach opanowanych przez swoich. Tam nie ma komunistów. Teraz wyobraźcie sobie państwo takiego dowódcę, z którym się spotyka, którego żołnierze kontrolują obszar, nie wpuszczają komunistów, bronią przed rekwizycjami wsie. Teraz on mu mówi, proszę, rozpuść chłopaków. Absolutnie nie ma mowy. Jak, co zrobić w takim razie z osobami skompromitowanymi? No, jest, jeden, jedyny, jest jedna jedyna droga. Należy ich ewakuować z Polski, dlatego że im ze strony komunistów będą groziły, za, będą groziły represje. I tu się zaczyna. Mamy dwie minuty jedna już chyba. Tu się zaczyna wątek szczeciński. E, owóż, e, 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 Niewiarowski, lek. Będąc, będąc emisariuszem, będąc kurierem, e, e, posiada swoje kontakty na terenie Szczecina. Korzystając z dość obficie płynącego tu strumienia przemytu na tereny stref zachodnich okupacyjnych, organizuje punkty przerzutu osób. Teraz jak wygląda jeszcze sprawa z tymi, no to dopiero zacząłem wątek szczeciński, mój ty Boże. Niemniej jednak zidentyfikowane zostają cztery drogi przerzutu. Dwie z nich bezpośrednio wiodą ze Szczecina. Jest to tak zwana droga Barana. Tu znowu zbieżność nazwisk z wspominanym na początku referatem. Niemniej chodzi o zupełnie dwie osoby. I droga Brunona. Obydwa, obydwie te drogi wiodą przez Gumieńce. Tam trwa intensywny ruch przemytniczy cały czas. Obsada tutaj wcześniej sygnalizowana punktów granicznych jest niewystarczająca. Akta sprawy Pileckiego zawierają m.in. zeznania pojmanych przeciwników, do tego zaraz jeszcze wrócę. Tu właśnie chciałem bardzo zapolemizować, że te aresztowania ponad 100 osób były takimi dużymi one były największe, ale zaraz przejdę do sprawy Pileckiego. Tak? Jak, wygląda, jak wygląda teraz ta sprawa? Cały czas trwa tu przemyt. W tym przemycie na olbrzymią skalę partycypują i Milicjanci i osadnicy wojskowi i przedstawiciele bardzo często już zdemobilizowani wojsko Ochrony pogranicza. Jest to potwierdzone i absolutnie wynika z akt śledztwa, które później jest tu prowadzone. Teraz, jak wygląda znowu rzecz z aresztowaniem Pileckiego? To jest też znowu bardzo znamienna rzecz. Ona trwa nie jeden dzień, tylko parę dni od mniej więcej marca 47 roku zarówno działania Tadeusza Płużańskiego jak i mieszkania siatki, w tym mieszkanie na Pańskiej 85, mieszkania 6 jest inwigilowane i pod obserwacją. Potwierdzają to raporty wywiadowców Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Tam taki ciekawy akcent, mianowicie Tadeusz Płużański śledzony przez nich ustawicznie, młody chłopak wyrywa się wielokrotnie, gubi ogon, w związku z czym zyskuje sobie pseudonim Cwany. Tak go nazywają. Widać też w tych działaniach bardzo dużo takiego prostego niechlujstwa. Tropią człowieka, z którym widział się Płużański, mieszka pod Warszawą, parę razy za późno zakładają obserwacje. W związku z czym zakładają obserwacje powiedzmy o ósmej, natomiast już w granicach godziny dziesiątej, kiedy cały czas tkwią przed oknem i drzwiami, z których on ma wyjść, dostają sygnał, że ów człowiek jest widziany już w Warszawie. Po prostu wyszedł o szóstej, oni jeszcze nie założyli obserwacji. Takich błędów jest bardzo dużo. Zaraz dojdziemy do takiego błędu, który zdarza się przy samym aresztowaniu rotmistrza Pileckiego. Owóż ta grupa aresztowań rozpoczyna się 6 maja. <laughs> Zarówno Helena, jak i Makary Sieradzki wcześniej informują rotmistrza o tym, no, jest to ile lat konspiracji, że coś jest nie tak w okolicy tego domu. Makary sieracki widzi samochód, w którym są, który stoi przed, na ulicy Pańskiej, w okolicy siedzą w nim, siedzi w nim ileś osób. Helena sieracka wyraźnie widzi, tam jest podwórko studniowe, ten dom stoi do dziś e, wprawdzie mocno przebudowany, iż y, jacyś ludzie naprawiają kaloryfery, ale oni je naprawiają 24 godziny na dobę. Siedzą, może trochę piją wódkę, coś tam grzebią, nieustannie ktoś tam jest, ktoś patrzy. Wtedy Rotmistrz Pilecki wypowiada słowa, kiedy mówią, mu, że rzeczywiście coś się dzieje, trzeba wzmocnić czujność. Mówi, że y, jestem tylko niewielką kropelką. Polska jest jak morze, co sugeruje, że jeżeli on zginie, zostanie zupełnie inna wartość. E, Aresztowanie rozpoczywają się niespodziewanie 6 maja. E, Rotmistrz Pilecki widuje, widzi się wtedy z Tadeuszem Płużańskim, spotyka się u Sieradzkich w mieszkaniu na Pańskiej. E, obydwaj opuszczają mieszkanie. Wywiadowcy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego podążają tylko za Płużańskim prawdopodobnie, ponieważ to jest również bardzo widoczne w aktach, nie znają twarzy rotmistrza Pileckiego. On nie niepokojony przez nikogo, opuszcza mieszkanie, wędruje do siebie. Jest faktem, iż w tej chwili uważa się, jest przyjęte w literaturze przedmiotu, że jakby przyczyną, osobą, która doprowadziła do aresztowania rotmistrza Pileckiego jest niejaki Kuchciński, przyjaciel Płużańskiego, Przedwojenny narodowiec, znowu kolega po linii narodowej oficera Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Wacława Alchimowicza. Znowu wiem, że otworzę tutaj następny, następną, następne pole do dyskusji. Bardzo wątpliwe jest, że rzeczywiście ten kontakt doprowadził do, do rozbicia siatki Pileckiego. Między innymi dlatego, że Wacław Alchimowicz został również rozstrzelany, był przedmiotem śledztwa. On stwierdza, że kiedy Kuchciński z nim się skontaktował, no przedmiotem było jakby pozyskanie informacji z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Te informacje już są w jakiejś tam formie, dostają się do tej siatki. On zostaje, on informuje, że Kuchcińskiego, który się do, nim, do niego zgłosił, wciągnął na listę współpracowników. Nie wiadomo jak to rzecz wygląda, obydwaj się znają. Tak jak powiadam, Alchimowicz zostaje rozstrzelany. Teraz jest prawdą znowu, że Płużański z Pileckim umawiają się za dwa dni. Płużański, oczywiście, po zatrzymaniu, po opuszczeniu lokalu, lokalu sieradzkich jest masakrowany na ulicy Koszykowej przez śledczych MDP. W tym czasie najprawdopodobniej zdradza kontakty. On, tak jak wspomniałem, trzykrotnie był wcześniej w Szczecinie, żeby zbadać te rozmaite drogi dostępu na zachód. Prawdopodobnie zdradza informacje śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Otwiera się ten okres szczeciński. Mogę jeszcze? Już czas panie Jakubie. Dobrze. Otwiera się okres szczeciński. Jak on wygląda? Tutaj były znowu te elementy braku profesjonalizmu ze strony Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Znaczy nie, nie, nie tyle Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, co Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie. a Pułkownik Rąkowski wysyła tu grupę operacyjną z ministerstwa. Pod dowództwem kapitana Chmaja trafiają tu trzej śledczy, którzy biorą sprawy w swoje ręce. Oni zaraz na początku, po pierwszych raportach, orientują się, że w gruncie rzeczy rozwiązanie sprawy i wytropienie tych szlaków przerzutowych na zachód jest bardzo trudne. Z jakiego względu? Między innymi z tego względu, że większość Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz posterunków Milicji Obywatelskiej jest skorumpowana. Czerpią z przemytu bardzo duże profity. Jeżeli w sprawie dochodzi do obrotu dużymi sumami pieniędzy, ta korupcja jest otwarta. Teraz tak. Następują aresztowania. W Szczecinie łącznie według raportu kapitana Chmaja jest aresztowanych. 97 osób. To jest większa liczba niż aresztowanych ludzi, aresztowanych w Warszawie. Ewidentnie spróbuję zacytować tutaj na sam koniec słowa nowego kapitana. Ewidentnie. Jest to kwestia niskiej jakości pracy wojewódzkiego urzędu bezpieczeństwa. Ewidentnie łapią zbyt dużo, zbyt dużo ludzi, chcąc się pokazać. Przed kolegami z Warszawy, że są bardzo skuteczni. Teraz jak określa, jak określa pan kapitan działania Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Niech to będzie końcem już mojego wystąpienia, aparat śledczy miejscowego urzędu jest może trochę słaby, nie mówi, że jest słaby, jest może trochę słaby. Jednak przyznać trzeba że bardzo ofiarnie pracuje i po właściwej linii. Takie określenie jakby kończy niedokończoną i tak część mojego wystąpienia. Te aresztowania trwają. Ciekawostką jest, szanowni Państwo, iż do więzienia zostaje się czterech milicjantów z Komisariatu Szóstego Milicji Obywatelskiej, za co, no nie za walkę z komunizmem, ale za tolerowanie przemytu i korupcję. Jeden z tych policjantów po bardzo długiej milicjantów po bardzo długiej po bardzo długim pobycie w więzieniu jeszcze na poziomie lat 60 i 70 będzie się starał o przyznanie mu uprawnień kombatanckich. To się nie dzieje. To jest chyba jedyna sprawiedliwość tej sprawy Szczecińskiej. Dziękuję. Przepraszam, że występuję w roli takiego strażaka, ale każdy z prelegentów ma świadomość, ma plan i program, że jest przewidziane 20 minut. I tutaj już za mną kolega serdeczny Michał Siedziako się czai, dlatego oddaję już mu głos i proszę, żeby zaprezentował swój temat i wystąpienie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja postaram się. Postaram się nie tylko zmieścić w czasie, ale troszeczkę przyspieszyć z uwagi na to, że mamy opóźnienie. W związku z tym będę starał się, jak najszybciej to możliwe, przejść do samego sedna sprawy kamieńskiej. Ponieważ tytuł mojego wystąpienia to pierwotnie sprawa kamieńska jako katalizator, katalizator zmian w lokalnym aparacie bezpieczeństwa tutaj na Pomorzu Zachodnim. I na początek takie dwie, dwie uwagi, powiedziałbym, bardziej techniczne. Po pierwsze, ja, drodzy Państwo, nie uważam się za znawcę, nie jestem specjalistą i nie interesuję się też specjalnie szczegółowo dziejami aparatu bezpieczeństwa. Natomiast ta sprawa Kamieńska, w którą w istocie są zaangażowani funkcjonariusze powiatowego urzędu bezpieczeństwa publicznego w Kamieniu Pomorskim, była u mnie odpryskiem badań nad Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. To znaczy tam są i partyjni i ubowcy, przeważają partyjni. Niemniej jednak sprawa w, w znacznym stopniu dotyczy też dotyczy, dotyczy, dotyczy też tutaj naszego, naszego lokalnego UB. Druga uwaga porządkująca jest taka, ja w tym tytule referatu od razu użyłem takiego kategorycznego stwierdzenia, chociaż sam nie jestem zwolennikiem kategorycznych stwierdzeń w, w, w badaniach historycznych. I tutaj chciałbym się, chciałbym się zastrzec, że. W tym temacie powinien zostać jednak postawiony znak zapytania, ponieważ ja tak naprawdę będę się zastanawiał pod koniec, w podsumowaniu, na ile ta sprawa tym katalizatorem faktycznie była. Dla Państwa, zwłaszcza spoza, spoza naszego regionu, wciąż obecnych na sali, zapewne samo hasło Sprawa Kamińska niewiele mówi. Zatem powoli już uściślając. Sprawa Kamieńska to jest przełom roku 54, 55. i to jest bardzo istotne, tego trzeba mieć świadomość, mając na uwadze wydarzenia wówczas rangi ogólnopolskiej, ponieważ rozgrzebywanie powiedziałbym, tej sprawy zaczyna się już po rozpoczęciu emisji, rozpoczęciu emisji na falach Radia Wolna Europa rewelacji pułkownika Światły. Natomiast jej, że tak powiem, podsumowanie, rozwiązanie następuje z kolei kilka miesięcy później, ale dopiero po trzecim plenum KCPZPR, na którym, jak wiemy, jak pamiętamy, jest właściwie zadekretowane, czy jest dane taki asumpt do tego, że można, można zaczynać mówić o błędach, błędach i wypaczeniach, tak? że trzeba się upominać o kolegialność w, w, w pracy. Rolę tego aparatu represji należałoby ograniczyć. I teraz tak, jacy są główni, główni bohaterowie sprawy. Po pierwsze i od tego człowieka zaczyna się ten lokalny układ, który zaraz postaram się pokrótce scharakteryzować, sypać. Jest to szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kamieniu Pomorskim. Po drugie jest to jego zastępca, tak? czyli mamy kierownictwo Powiatowego UB. Mamy pierwszego sekretarza Komitetu Powiatowego Partii. Mamy sekretarzy. Komitetu Powiatowego Partii do Spraw Organizacyjnych oraz do Spraw Propagandy. Mamy także styk z władzami wojewódzkimi, ponieważ są tam również zamieszani instruktorzy Komitetu Wojewódzkiego. Mamy kierownika Miejscowego Konsumu. Mamy prokuratora powiatowego i mamy w końcu przewodniczącego, przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej, aczkolwiek nie z samego kamienia, bo stamtąd już wówczas zapijaństwo wyleciał, ale wówczas sprawował, czy został przesunięty na tą samą funkcję, do, czy następnie został przesunięty na, na taką samą funkcję do myśli Boża i w okresie, kiedy sprawa Kamieńska wybuchła, była rozwiązywana, był w myśli Bożu, niemniej jednak z, ze swoimi towarzyszami z przed roku 54, kiedy pełnił tą funkcję przewodniczącego rady narodowej w, w kamieniu wciąż miał kontakt. Geneza tej sprawy. Genezą tej sprawy są informacje, Donosy. Ja nie ustaliłem jeszcze konkretnie kogo, ponieważ jestem wciąż w trakcie poszukiwań archiwalnych. Niemniej jednak są to donosy napływające z Kamienia Pomorskiego do Komitetu Wojewódzkiego, najprawdopodobniej, lub być może decyzja kogoś z kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego, żeby w końcu tą sprawę w świetle tych okoliczności, które mamy, czyli tych realiów społeczno-politycznych przełomu lat, roku 1954-1955, żeby tą sprawę w końcu wyciągnąć, ponieważ wiemy, że pokątnie informacje o tym, co się w Kamieniu Pomorskim dzieje, do władz wojewódzkich dochodziły. E... Co natomiast w sprawie tegoż kamienia się stało? Jak to zbadano? Jak to zbadano, Jak to rozwiązano? Sprawą w ostatnich miesiącach roku 1954 zainteresowała, zainteresowała się bliżej Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej. Zostało przeprowadzone szczegółowe dochodzenie, tak jak już wspomniałem, tym człowiekiem, który zaczął sypać na wszystko się, znaczy na wszystko się zgadzać, wszystko potwierdzać, tak, i mówić kto z kim, gdzie, i tak dalej. Był szef powiatowego UB, kowalczyk. I scharakteryzowania jego, e, jego zeznań przez szefa Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej e, już pod koniec stycznia roku 1955 e, wiemy dużo, co się w Kamieniu działo. I teraz tak, proszę Państwa, ja nie będę charakteryzował bardzo szczegółowo, e, kto z kim, e, gdzie dlaczego. Natomiast pozwolę sobie Państwu przytoczyć dwa cytaty z długiej wypowiedzi Szafrańca, czyli szefa Komisji Kontroli Partyjnej pod koniec stycznia na posiedzeniu, na posiedzeniu władz Komitetu Wojewódzkiego, egzekutywy KWP w Szczecinie i Szafrańc charakteryzuje, co się tam w kamieniu działo i to będą tylko dwa, dwa przykłady. Jego wypowiedź jest o wiele dłuższa, i, i takich cytatów mógłbym z niej wyciągnąć co najmniej jeszcze kilka więcej. tak? I taki fragment. Frączek miał to jest jeden z tych instruktorów KW. Frączek miał znajomości w ośrodku czasowym w pobierowie i czuł się tam jak gospodarz. Podczas jednej bydności towarzysza Frączeka w kamieniu poszedł on do Bogumiła wypycha. I to jest ten były przewodniczący Rady Narodowej w Kamieniu. Poszedł on do Wypycha i zaproponował mu wyjazd do Pobierowa, gdzie rzekomo miał się odbyć jakiś wieczorek. Wypych zgodził się na wyjazd i po drodze zabrali jeszcze Samulczyka, to jest kierownik konsumu, który również pojechał. Zabrali do Pobierowa również trzy kobiety. Po drodze Frączak wychwalał się, kto on jest, że zastępca kierownika wydziału, że instruktor komitetu centralnego i tym podobne. Trzeba tu jeszcze nadmienić, że w drodze do Pobierowa Frączak kazał zatrzymać auto i strzelał do przelatującego kota. Jak się okazało w Pobierowie nie było wieczorku tanecznego, ale poszli wszyscy do willi wczasowej, od której Frączak miał klucze i tam pili, następnie około północy poszli spać. I kolejny cytat, który sobie wynotowałem dla Państwa. Do tego dodać jeszcze trzeba, że w święta Bożego Narodzenia w czasie dyżurów, dyżurów w Komitecie Powiatowym uprawiano pijaństwo. Były tam, były, był tam również i zastępca prokuratora powiatowego, towarzysz Wdowiak, który po pijanemu, po urządzonej libacji wyszedł na dwór i wpadł w gruzy, gdzie się potługu, Znalazł go jeden z tych towarzyszy, którzy z nim pili i zaalarmował milicję i urząd do spraw bezpieczeństwa, że na prokuratora zrobiono zamach, zamach. Sprowadzili na miejsce wojsko, a nawet psa e, policyjnego. I proszę Państwa, to są ciągłe, to się na wielu stronach ciągnie e, tego rodzaju historie: że strzelali na weselu, e, że ten zamiast poprowadzić szkolenie, to poszedł na, na ryby. Tu się upili, tam byli z jakimiś kobietami. Zasadniczo różnego rodzaju alkoholowe ekscesy, i jest to wszystko połączone z niedopełnianiem, niedopełnianiem swoich, swoich obowiązków. A kiedy już sprawa zaczyna wypływać, zaczynają się nią interesować przedstawiciele władz wojewódzkich, to są próby, próby wzajemnego krycia się i, i za ta. Zatajania. I teraz tak. Szafraniec tą sprawę bardzo szczegółowo charakteryzuje zwłaszcza pod kątem zaniedbywania obowiązków partyjnych oraz nadużywania alkoholu. Wnioskuje, wnioskuje o szereg kar. To są kary dla kilkunastu osób w większości, w większości wojewódzka komisja kontroli partyjnej wnioskuje o kary wykluczenia z partii, w kilku przypadkach udzielenie nagan, w jednym przypadku dla człowieka, który tylko starał się zatajać, co się w kamieniu działo, komisji zależy na upomnieniu partyjnym. Po zaprezentowaniu sprawy przez szefa Wojewódzkiej Komisji Kontroli następuje dyskusja i tutaj dyskusja jest co najmniej równie ciekawa jak wypowiedź, w której szef charakteryzował to, co się w kamieniu działo, ponieważ nagle zaczyna się okazywać. Że ci członkowie najwyższych władz partyjnych w województwie, członkowie egzekutywy, sporo o tym, co się dzieje w kamieniu i co teraz zostało wyciągnięte w całości, wiedzieli. Tak? Głos zabiera w pierwszej kolejności Eliasz Koton, który mówi, że faktycznie Kowalczyka, czyli szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego który w tym wszystkim uczestniczył. On go już upominał, upominał też pierwszego sekretarza Komitetu Powiadowego, który mu powiedział: no co w tym złego, że szef UB wypije z sekretarzem. Partii. Dalej zabierają głos kolejni mówcy, którzy też jakby dokładają więcej szczegółów do tej wypowiedzi szafrańca, takich jak kłusownictwo osób, które tutaj występują jako główni bohaterowie, uprawianie prywatnych działek to jest też jako zarzut w tym okresie podnoszone. Szef Komitetu Partyjnego Powiatowego miał był nawet dawać swoją działkę czy swoje pole, nie jest określony wymiar, pod uprawę kułakowi, ktoś komuś załatwił mieszkanie, i o tym wszystkim członkowie władz wojewódzkich nagle się okazuje wiedzą. W związku z tym kolejni, kolejni składają samokrytykę. I co jest jeszcze interesujące, tak? tam, się, tam się zaczynają pojawiać wątki, już tutaj nie będę większości cytatów przytaczał. Świadczące o tym, że towarzysze z kierownictwa KW mają nie tylko wiedzę o samym kamieniu, ale także o tym, że podobne rzeczy dzieją się w Gryfinie, w Myśli Bożu, tu, tam, w różnych miejscach województwa. Tak? Dochodzi do, do różnych tego rodzaju patologicznych zjawisk. Dyskusja, dyskusja jest, wydaje się, wyjątkowo burzliwa. Ponieważ ona trwa od, od godziny 16 do późnych godzin nocnych, natomiast protokół, protokół ma około 30 stron, co każe przypuszczać, że, że to, nie jest, to nie jest całość. W końcu jest podjęta decyzja o wymierzeniu kar. I te kary są w istocie przede wszystkim po linii, po linii partyjnej. W przypadku, w przypadku funkcjonariuszy UB, to jest oczywiście zdjęcie ze stanowisk. W jednym przypadku wydalenie w ogóle z organów Aparatu Bezpieczeństwa. Zastępca ówczesnego szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego został natomiast zdegradowany, ale za chwilę kontynuował karierę. Prawie do końca lat 60. wskakiwał, wskakiwał w Aparacie Bezpieczeństwa na kolejne stanowiska. Yy, I teraz, szanowni państwo, yy, 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 szanowni państwo, tak. Yy, jakie są konsekwencje yy, sprawy kamieńskiej? No oczywiście yy, konsekwencje te natychmiastowe i bezpośrednie to jest wymierzenie kar, tak jak powiedziałem, zwłaszcza kar partyjnych, pozdejmowanie ze stanowisk no, i tym podobne, więc są to... Yy, no, dla wierzących komunistów, a takimi być może część z tych ukaranych była, są to kary dotkliwe. No, niemniej jednak, obiektywnie rzecz biorąc, zbyt wiele się tym członkom lokalnego układziku, jaki się w Kamieniu Pomorskim wytworzył, nie stało. Jakie mogą być tych, tych wydarzeń konsekwencje? Długofalowe. I tutaj właśnie, drodzy Państwo, znak zapytania, czy faktycznie, czy faktycznie ujawnienie tych wydarzeń było katalizatorem jakichś zmian? Czy mogło być katalizatorem zmian o tyle, że na te posiedzenie egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego, na którym całą sprawę omawiano, zostało stało zaproszone bardzo duże grono osób. To byli i kierownicy wydziałów KW, i z poszczególnych komitetów powiatowych yy, sekretarze z terenu całego województwa. Tak? Więc wobec nich wyciągnięcie, yy, wyciągnięcie tej całej sprawy i napiętnowanie yy, mogło rzutować jakby na, późniejsze, yy, na ich późniejsze yy, działania. Na to, że jeżeli do tych patologii, tak jak wiemy z tego protokołu, faktycznie dochodziło w różnych miejscach, to że ci ludzie, którzy w tych patologiach uczestniczyli, zaczęli się ograniczać. Niemniej jednak, patrząc w takim, w takim troszeczkę szerszym ujęciu, no poza tymi bezpośrednimi karami dla uczestników sprawy kamieńskiej, do niczego wielkiego nie dochodzi a sam wspominany już przeze mnie Eliasz Koton. Ja analizowałem jego wypowiedzi na przestrzeni tych lat 54, 5, 6, ponieważ on, on wówczas też wchodził w, w, w skład egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR, a mnie interesowało kierownictwo, kierownictwo PZPR w tym okresie tzw. zwanej postalinowskiej odwilży. I o ile u Kotona widać początkowo Początkowo po tej sprawie Kamieńskiej w tych jego wypowiedziach takie wycofanie, że powiedzielibyśmy przejście na takie bardziej defensywne pozycje językiem partyjnym, tak? To po kilku miesiącach właściwie Koton znów jest w świetnej formie, poszukuje wrogów i atakuje. Właściwie ze stanowiska jest zdjęty, jeszcze nie zdjęty, bo przeniesiony, jak wiemy, na analogiczne stanowisko do Gdańska. Dopiero dużo później, ponieważ ta cała sprawa to jest styczeń roku 1955. I teraz ocena tej sprawy. No, sprawa Kamieńska była na pewno efektem te, te, tego klimatu ogólnopolskiego. I decyzji, który się wówczas wytworzył, i decyzji podejmowanych zapewne. Była, czyli wyciągnięcie, rozwiązanie było, było konsekwencją trzeciego plenum KC PZPR. I dalej po tej sprawie zaczęło się raczej, zaczęło się raczej wyczekiwanie na to, co będzie się działo na tym poziomie ogólnopolskim dalej, ponieważ, i to jest szersza uwaga do całego procesu tak zwanej destalinizacji na, na Pomorzu Zachodnim. I pytanie też do Państwa, czy, 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 czy są w stanie to Państwo potwierdzić w odniesieniu do aparatu represji, aparatu bezpieczeństwa, być może w dyskusji, że te, te zmiany, które tutaj zachodziły, tak? miały charakter, czy impulsy do zmian nie wychodziły stąd, tak? Czy nawet gdyby ta sprawa, gdyby o tej sprawie kamieńskiej tych ileś osób wiedziało, te donosy by dalej szły, to ona bez asumptu ogólnopolskiego nie zostałaby rozwiązana, tak? Czy, czy te wydarzenia, do których tutaj dochodziło, były reaktywne. Natomiast sprawę kamieńską oczywiście można wskazywać yy, jako yy, no jedno z tych pęknięć, tak, Już w wymiarze lokalnym tego stalinowskiego, stalinowskiego systemu władzy, czy stalinowskiego monolitu, jak, jak, określał, jak określał to Paweł Machcewicz. Udało mi się? Udało mi się zmieścić w czasie? Ale nie skróciłem, przepraszam. Dziękuję za uwagę. Jesteśmy pod wrażeniem. Natomiast jedno sprostowanie. Szanowni Państwo, ponieważ jesteśmy tutaj w mocnym, już przekroczyliśmy ten pułap czasowy, a musimy też uszanować tych, którzy będą po prostu za chwilę się pojawią i będą tutaj robić porządek, jeżeli chodzi o kwestie catering, czy też panów, którzy obsługują technicznie to nasze wydarzenie. E, przepraszam z góry, ale postanowiliśmy odstąpić po prostu od dyskusji. Jeżeli są jakieś pytania, informacje, prośba o uściślenie czegoś do prelegentów, to bardzo bym prosił, żeby to robić, zrobić to w, w kuluarach. Natomiast ja pozwólcie, Szanowni Państwo, że też w imieniu mojej koleżanki pani dr Magdaleny Sęczyszyn, która ze mną tą konferencję współorganizowała, przejdę. Do takiego krótkiego e, podsumowania, już tak na zakończenie. E, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tej konferencji. Gratuluję serdecznie ciekawych e, referatów e, prelegentom. E, dziękuję Państwu za wytrwałość, za to, że przez te dwa dni byliście z nami tutaj e, w tym miejscu, w Centrum Edukacyjnym, e, do końca. Poruszyliśmy szereg różnych zagadnień. Pojawiły się tematy związane dotyczące struktury organizacji aparatu bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim, pojawiły się wątki biograficzne, pojawiły się konkretne referaty o charakterze problemowym. Będziemy czynić starania, ja i moja koleżanka, o to, aby ta konferencja została, że tak powiem, spożytkowana w postaci konkretnego studium nad aparatem bezpieczeństwa, czyli po prostu będziemy pracować nad publikacją. Za jakiś tam czas roześlemy do wszystkich prelegentów informację dotyczącą nadsyłania artykułów jak i też kwestii związanych, jak należy te artykuły przygotować, mam na myśli tutaj instrukcję wydawniczą Instytutu Pamięci Narodowej. Mamy świadomość tego, że wszystkich tematów nie wyczerpaliśmy, wszystkiego nie umówiliśmy, ale też trudno to w ciągu tych dwóch dni, jak sami państwo wiecie, obradujemy od rana praktycznie do wieczora i Myślę też, że mimo wszystko jakąś tą konferencją zrobiliśmy znaczący krok do przodu, nie, aby bliżej po prostu ten aparat bezpieczeństwa tutaj na Pomorzu Zachodnim e, poznać. Czy chcesz coś dodać? Tak? Ja tylko chciałam powiedzieć, że no żeby też nie było tak, że nie było tej dyskusji na koniec, bo to zarówno mogą być nieusatysfakcjonowani uczestnicy, panelu, ale także Państwo, to jeszcze teraz będzie czas, może przenieśmy naszą rozmowę do kuluarów, możemy tutaj jeszcze jakiś czas przebywać w sali, tak więc zapraszam do zadawania pytań nam już poza sceną. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.